Witajcie, to znowu ja, Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Resident Evil 2 Remake z 2019 roku. Jesteśmy w tym momencie w kanałach w ramach scenariusza Claire A i spróbuję dzisiaj zrobić na tyle dużo postępów, żeby te kanały opuścić. Przypominam, że jeśli z jakiegoś powodu wchodzicie na ten film trochę przypadkowo, to zachęcam, żebyście najpierw jednak zobaczyli moje pełne przejścia ze scenariusza Leon A i Claire B, najlepiej w takiej kolejności, a to dlatego, że tam jednak było to przejście zdecydowanie bardziej dokładne, a tutaj już z pełną znajomością gry podchodzę jednak do tego rezydenta już tak bardziej na szybko, żeby zdobyć ocenę S. I w ten sposób też uzyskać specjalne osiągnięcie. Na dobry początek zbieram tutaj rośliny. Postaram się nie budzić tego zombiaka. Otworzymy teraz safe 2, 12 i 8. To jest kombinacja akurat tutaj. W środku znajdziemy ulepszenie do SLS-60, a więc przyda się na później. Na razie jeszcze bym połączył tutaj te dwie rośliny, żeby trochę zwolnić miejsca w ekwipunku. No i ruszamy dalej. Tutaj wykorzystamy granat. Dobra. Niestety jeden zombiak się obudził, zaraz spróbuję go wykończyć, tylko na dobry początek lecimy jeszcze tutaj szybko i od razu sobie granat odzyskamy, bo tu jest akurat kolejny do zebrania. Teraz co z tobą? Okej. Trochę więcej wytrzymał. Jeszcze jeden staje? Oczywiście, że tak. Dobra, już totalnie, kurczę, był spalony, ale jeszcze jakimś cudem żył. Dobra, bierzemy w takim razie tutaj tę rączkę w kształcie litery T. No jak już możecie się domyślać, w pierwszej kolejności udamy się tam, gdzie są do zdobycia kolejne wtyczki w kształcie figur szachowych. To nie będzie wcale takie proste, bo oczywiście... Bo oczywiście na drodze mamy pełno niebezpieczeństw. No ale jakoś sobie poradzimy. Tutaj wykorzystamy jeden pocisk zapalający. Proszę bardzo. Wymijamy teraz te stwory jak najszybciej. Ten jeden pocisk zapalający pozwolił mi podpalić tego przeciwnika i dzięki temu, jak on mnie złapał, to podpalenie zadziałało na tyle, że w końcu mnie puścił. I dzięki temu zaoszczędziliśmy tutaj sporo amunicji, więc bardzo fajna rzecz. Dobra, tutaj łączymy jeszcze te rośliny. No i tutaj, jeśli oglądaliście moją serię ze scenariusza Leona albo Claire B, no to pamiętacie, że mieliśmy właśnie te wtyczki tutaj odzyskać. Tutaj wytwarzamy sobie taką kombinację roślinek i przechodzimy tędy. A tutaj od razu uwaga, mamy towarzystwo. Dobra, nie wiem, czy on jeszcze wstanie. Być może się przekonamy. Na razie go nie będę dobijał. Może nie będzie takiej potrzeby. Zabraliśmy sobie wtyczkę w kształcie figury króla. No i niestety, ten jeszcze wstał. Padł, już mam nadzieję, że na dobre. Z
figurą króla. Wchodzimy teraz tutaj, gdzie mamy nową broń. Jest to iskrownik. Czyli całkiem potężna pukawka. No i teraz możemy wracać. Zawsze wybierając się tutaj, warto jednak sobie sporo miejsca w ekwipunku przygotować. Teraz nawet już nie mam tego miejsca, dlatego wykorzystamy sobie tę mieszankę ziół. Dzięki temu będę bardziej odporny na obrażenia. Być może w drodze powrotnej ta zwiększona odporność jeszcze mi się przyda, kto wie. Na razie jednak tutaj spróbujmy sobie odblokować drogę powrotną, czyli najpierw wtyczka z królową, a tutaj wtyczka z królem. I w ten oto sposób będziemy mogli powrócić, jednocześnie ładnie oczyszczając to pomieszczenie z wszelkich przedmiotów do zebrania, co akurat przy tym podejściu nie jest regułą przecież. No bo najważniejsze to jest to, żeby jednak działać jak najszybciej i ostatecznie zdobyć ocenę S. Teraz tutaj z iskrownikiem spróbujemy się rozprawić z przeciwnikiem naszym. Dobra, jest drugi, ale może mu ucieknę. Tak jest. I wcale tutaj nie musimy z nimi walczyć, jeśli zrobimy to szybko. A teraz jeszcze jednego trzeba będzie ominąć. No, już się bałem, że nie zdążę. Ale na szczęście daliśmy radę. Tutaj nie mam niestety teraz miejsca, żeby zabrać kluczyk, ale wracam do kryjówki, gdzie poodkładam niepotrzebne przedmioty. No i teraz po tym, jak już rzeczywiście wróciłem do kryjówki i odłożyłem przedmioty, wróciłem tutaj jeszcze po ten klucz, dlatego że i tak się wybieramy na obszar, gdzie są zablokowane drzwi i chociaż nie musimy, to jak najbardziej możemy z tego kluczyka skorzystać. Tutaj jeszcze po drodze zabierzemy stąd jedną zieloną roślinę. No i jak najszybciej do tego przejścia, tutaj żeby ominąć przeciwnika. Udało się. Otwieramy przejście. I dostaniemy się dalej. Jeśli jesteśmy szybcy, to też nie musimy tutaj walczyć z tym stworem. Wow, wow! Nie chciałem tutaj schodzić. Ale dobra, na szczęście krzywda mi się żadna nie stała. Zebraliśmy wzmocnione naboje do SLS. A teraz wbijamy na górę. Kolejne pomieszczenie. Tutaj naboje do pistoletu. Od razu odzyskujemy. No i teraz sobie poradzić z zombiakami. Uwaga. Ładnie. Ożeż kurde, ten jeszcze żyje. A to skubany, jakim cudem to przeżyłeś? Dobra, zdążyłem. Teraz muszę uważać. Okej. Bierzemy proch strzelniczy. Teraz nie wiem, czy tutaj sobie poradzę. O, w mordę. Dobra, może rzucę ten granat. Tak jest, w ten sposób się obroniliśmy. I wychodzimy stąd. Tamten jeszcze będzie szedł. Stąd zabieramy część elektroniczną. To będzie w kształcie wieży. I w ten sposób mamy już wszystkie potrzebne wtyczki. Na początek jednak dostańmy się jeszcze tutaj. To są te drugie zablokowane drzwi. Możemy pozbyć się klucza, zwalniając miejsce w ekwipunku. I stąd zabieramy proch strzelniczy, a także naboje do pistoletu.
I to by było w zasadzie wszystko. Nie będziemy wracać na posterunek w przypadku tego szybszego przejścia. Dobra. Tego tylko na chwilę przystopowałem. I mogę od razu przebiegać z powrotem. Tam mieliśmy jeszcze między innymi rolkę z filmem, ale oczywiście też z tego nie korzystamy przy tym podejściu. Teraz pytanie, czy będzie ten przeciwnik tutaj? Być go nie powinno, więc możemy sobie spokojnie tutaj wracać. Tam dalej mamy jednego, ale tutaj droga faktycznie wolna. No i to najważniejsze. Tymczasem wróciłem już do kryjówki, zrobiłem też porządki w ekwipunku. Przygotuję sobie wtyczki tak samo. I właściwie weźmy jeszcze jedną kombinację tych roślinek. Dobra. Tutaj już znając rozwiązanie tej zagadki, od razu się za to zabierzemy. Czyli tak, tutaj mamy pion, taką właśnie wtyczkę. Tutaj na środek dajemy królową. Proszę bardzo. Stąd zabieramy sobie gońca, a w tym miejscu ustawiamy króla. Proszę bardzo. Tutaj musi być skoczek, który powinien być jakoś po tej stronie. Ustawiamy w takim razie skoczka. Na środku musi być wieża. A tutaj mamy gońca. All right, Sherry. On my way. No i to jest taka kombinacja, którą możemy wykorzystać w scenariuszu A. Czyli jak ja zaczynałem Leonem swego czasu, to właśnie taką kombinację miałem. Później jako Claire B już była inna. No teraz zaczynając Claire, mamy scenariusz Claire A i znowu jest ta sama kombinacja, co u Leona za pierwszym razem. Teraz łączymy te rośliny tutaj. Odpalamy zasilanie. No i przygotowujemy się do czekającej nas walki. Tutaj taka ciekawostka, jeśli chcemy spokojnie przeżyć w tym miejscu bez odnoszenia jakichkolwiek obrażeń, to po prostu przeczekujemy w tym miejscu. I tutaj nam się krzywda nie dzieje. Proszę bardzo. Ten boss będzie ciągle próbował się tutaj dostawać, ale mu się to nie uda. I w końcu będzie się przebijał przez to przejście obok. Dobra, to chyba ostatni raz jak już uderza. Dokładnie. Będziemy przygotowani, żeby go zaatakować od razu na starcie. Prosto w to oczko. Trafiłem go prosto w to oko, żeby jakby nie patrzeć, podrażnić jego czuły punkt. Zawsze to trochę zdrowia mu teraz odjąłem. Tymczasem zeskakujemy. Od razu korzystamy z żurawia. Działamy dalej. No, już na starcie oberwałem, ale to nic. Bo mamy kombinację, która pozwoli nam zwiększyć wytrzymałość Claire. I będziemy z tego korzystać. Dobra, teraz strzelamy w to oko. Z tyłu też trafiłem. Tak jest. Dawać jeszcze. A, sięgnął mnie jeszcze skubany. Może czas zmienić na pistolet maszynowy. Spokój. Dobra, trafiony. Taktyka jest oczywiście ta sama co zawsze, czyli jeśli on padnie, wtedy wypuszczamy na niego pułapkę.
Jeszcze aż tak mocno go nie zraniłem, żeby to już go zabiło. Więc próbujemy raz jeszcze. Dobra, znowu niech płonie. Dobrze, niedobrze. Trafił mnie. Ale spokojnie, bo mamy w pogotowiu jeszcze leczenie. Tak jest. No chodź tu, chodź tu. Może weźmy jednak teraz pistolet. Okej. No i to już wystarczy w zupełności. Jeszcze możemy sobie zgarnąć tutaj amunicję do pistoletu. I obserwujemy efekty. Dobrze mu, tak? I'm so sorry, Sherry. This is taking forever. Zgarnąłem jeszcze amunicję do pistoletu maszynowego, więc praktycznie sobie odzyskaliśmy to, co wystrzeliliśmy z tej broni. No i od razu ruszamy jak najszybciej uratować Sherry. Sherry? Claire? Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait. I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, mommy loves you, sweetie. Goodbye. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Trzeba Sherry pomóc. Skoro Annette się do tego nie garnie. Annette said her lab's not far. Wait, that cable car. No właśnie, kolejka linowa to jest nasz najbliższy cel w tym momencie. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Jeszcze trochę musisz wytrzymać. Almost there, Sherry. Almost there. Kolejka jest tutaj. Oh, good. The cable car. Here. Okay. Hold on, Sherry, okay? You're gonna be just fine. Okay. Better check everything. There's no turning back.
Nie zamierzamy wracać. Sherry potrzebuje pomocy. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. Brother gave it to me. You know it's supposed to be lucky. I don't know what I'd do without you. Are you kidding me? You were doing just fine without me, so I came along and got you all sorts of trouble. I have something of yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom doesn't care, but... Hey, Sherry, come here. Hey. Hang in there, okay? Now, arriving at Nest. It's okay. I've got you. Come on. I'm getting you treatment. Just hold on, Sherry. It's okay. Zaraz się położysz, spokojnie. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Okay. Here you go. All right. Now what? There's got to be something here. Antiviral agent. That's it. That's got to be it. Hey, Sherry, I gotta go. You stay right here, though, okay? I'll be back soon. I promise. Mamy bransoletę z identyfikatorem. A, tutaj nie zabiorę, czy nie? Znaczy nie, no mam to, jak najbardziej. Spoko. Dobra, notatki czytać nie musimy. Swoją drogą, jak już dostaliśmy się do laboratorium, to ile czasu? Godzina i 36 minut, czyli powinniśmy zdążyć i zmieścić się w tym limicie 2,5 godziny. Zanim ruszymy dalej, to jeszcze tutaj odłożę trochę niepotrzebnych przedmiotów. Może akurat mieszankę ziół sobie na wszelki wypadek zostawię. Może to być na razie tak. No i pozwolę sobie zabrać, albo nie, no już nawet taśmy nie muszę przecież z tuszem zabierać na tym etapie. Najważniejsze, a bo ja tutaj kurde się nie podleczyłem. To jest kłopot. No dobra. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Przejdźmy teraz szybko tutaj. Zgarniamy granat i od razu ruszamy na drugą stronę. Nie musimy tam w tej kuchni, czy tam w jadalni, walczyć się z zombiakami. Stąd jeszcze zabieramy proch strzelniczy i tutaj będę musiał uważać.
bo mamy tego zombiaka czającego się. Pytanie, z której strony? Tutaj go mamy. You asshole. Kurde, ja w ogóle go nie trafiam chyba. Bez przesady, no. What the fuck? Okej, trafiony. Teraz wychodzimy stąd w takim razie. Zabieramy wkładkę elektroniczną. This should come in handy. To jest najważniejsza rzecz, po którą tutaj przybyliśmy. Pociski zapalające, zabieramy. No i stąd jeszcze ulepszenie dla iskrownika. Poza tym nic ciekawego już tutaj nie znajdziemy. Seriously? Jesus. Lepiej go dobić, wiecie? Bo jeśli by się miało okazać, że mnie złapie za nogi, kurde, jeszcze rzucił się na mnie. Mógłbym tutaj w końcu zginąć. No ale udało się. I teraz, kurczę, zanim ruszymy dalej, no to koniecznie, ale to koniecznie. Dobra, zabiorę to jednak. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief. Koniecznie muszę teraz się podleczyć w takim razie. Tutaj weźmiemy sobie tego iskrownika. Pozostałe rzeczy na razie mogę odłożyć. Mieszanka ziół. Ja poproszę na razie jedno zielone zioło. Teraz się wyleczymy. To połączymy ze sobą. Od razu ulepszone. To było póki co na tyle. No i właśnie, jako że mamy teraz identyfikator poziomu drugiego, to możemy przejść dalej. Na razie do wschodniej części. Jestem trochę zawiedziony, powiem wam szczerze, że teraz przez większość czasu ciągle się dzieje to samo, co w scenariuszu Claire B. Niby się tego spodziewałem, bo takie były głosy na ten temat. Powiem wam, że w klasyku różnice są większe, ale to wynika z tego, że twórcy remake'u chcieli te scenariusze bardziej ujednolicić. To znaczy umieścić w obu scenariuszach na przykład to zatrucie Sherry, bo na przykład w klasyku mieliśmy to zatrucie tylko w scenariuszu Claire A, a w Claire B tego nie mieliśmy. Więc wtedy niby to się bardziej różniło, ale za to któraś z tych wersji była mniej kanoniczna. I to też wywoływało pewne nieścisłości. Trzeba było po prostu uznać jeden bieg wydarzeń za taki bardziej nieaktualny. No ale dobra, w takim razie w tym miejscu się z wami pożegnam, jest chwila spokoju. Zajmiemy się w następnym materiale tymi obszarami. Mamy jeszcze 50 minut, żeby zmieścić się w wyznaczonym limicie czasowym na ocenę S, więc myślę, że damy sobie radę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczekujcie zatem, bo to powinny być jeszcze dwa odcinki, licząc jeszcze z filmikami przerywnikowymi. I wówczas będziemy mieli już za sobą scenariusz Claire A. Na razie to wszystko. Cześć!